Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Światek 6 i witam was dzisiaj troszkę nietypowo w szybkim meczu w FIFA 15. Gramy dzisiaj Lech Poznań kontra FC Barcelona. Spytacie się pewno, skąd taki wybór? Ano mianowicie chodzi o to, że jak wiadomo, Lech Poznań gra aktualnie w drugiej fazie eliminacji do Ligi Mistrzów i mierzy się z drużyną FK Sarajewo. Niestety tej drużyny nie ma w FIFA 15, przynajmniej nie mogłem jej znaleźć. Więc postanowiłem sobie wybrać Barcelonę. Równie dobrze mógłbym zrobić Real, no ale jednak wybrałem Barcelonę. I naszym zadaniem głównym będzie tak naprawdę utrzymanie jak najmniejszego w pierdzielu, bo będziemy grali na najlepszym, najmocniejszym i tak dalej poziomie w FIFA Ultimate. Ogólnie FIFA, największym poziomie w FIFA. Okej, więc oczywiście ustawienia. Legendarny stadion sobie zmienimy, taki w miarę przypominający Lecha, już taki miałem w miarę. Tak? No tak, no dobra, no niech będzie taki w miarę, lato, no w sumie jest lato, 20:30, no niech będzie, pogoda bezchmurnie, mecz, ok, kamera wizualna, zasady, zagrania ręką, no niech będą, ale język komentarza polski, komentator przy linii bocznej? Speaker radiowy w trybie kariery? What the fuck? Angielskie mają tutaj, widzę, więcej opcji, no ale dobra. Okej, okay, wszystko mamy poustawiane, konfiguracja rozgrywki, tak dalej, tak dalej. Okej. Okay. Oczywiście jeszcze zarządzanie zespołem. Ja sobie oczywiście biorę dwóch napastników. Tylko teraz tak, o. Dobra, chcemy się bronić, więc tą taktykę weźmiemy. Z cofniętymi, czyli z defensywnymi. Ok, tutaj SPD, SPD. Ok, chociaż oni normalnie mają SPD? SPD, ok. Bo może być, że oni. Ok, dobra. Bo czasami pamiętam w FIFA było tak, że niby tam, gdzie się dawało, taką mieli pozycję wpisaną. Ale tutaj widzę, że jest ok, więc trałka. Pozostaje tutaj ładnie Pawłowski lewa, Lovrencic prawa, Hamalainen, ale nie Sad... Nie, dobrze, Hamalainen musi niestety pójść na rezerwę za Diuma. Wejdzie Buric na bramkę. I jeszcze chcieliśmy stąd Kownackiego, Kownasia za Diuma. Okej, okay, Sadajew, Kownacki. Prawa Lovrencic, lewa Pawłowski, cofnięci Trauka, Linetti, Arajuri, obrońca z Kamińskim, środkowe, lewo Douglas i prawo Kędziora, na bramce Buric. Ok, kogo potrzebuje na bramkę? Holman, Drewniak, Bednarek, Wiluszu, Vipary, Pendrikes, Dium, Sanocki nie bardzo. At mamy Jowyticia, Hamalainena, Formele, Kejte, Kedara, Sisseja, Kotorowskiego. Ok, jest gitara. Więc tak będzie nasz skład wyglądał i zaczynamy grę. Tutaj oczywiście mało ważne, trafmy sobie na szczęście, ok. Ok, zaczynamy. Rudy, Boże! Na linii będzie jeden Rudy. Holy shit, będzie źle, będzie źle, jest Rudy. Dobra, nie autobus, ale cofnięci i to tak dosyć mocno. Okej, okay. Udało nam się odzyskać piłkę. Puśćmy, puśćmy. Nawet połowy nie przeszliśmy jeszcze. Dobra, nie, ja tutaj nie chcę atakować. Broń Boże atakować, bo oni znajdą najmniejszą szczelinkę i ją wykorzystają. Nie. Suarez, wiedziałem. To jest legendarny. Trzecia minuta, czwarta. Okej. Okay. Musimy ich spróbować jakoś klepką rozjechać. Bo no innej opcji ja nie widzę w tym meczu, serio.
Nie gramy autobusem, gramy cofnięci, ale... Dobra. Dobra, grajmy to. Dobra. A la la la, Boże, we trzech do jednego, a i tak nie przejmuję. Dobra. Niech będzie. Przejdźmy połowę chociaż. To będzie już jakiś sukces. Okej. Okay. Mamy na, jesteśmy na połowie przeciwnika. Pytanie co z tego? Skoro Neymar tutaj i tak przejmuje. Dobra. Lovrencic, Linetti, Linetti, Linetti do Rakitica. Dobra. Woluju, woluju, cofać się, bo dziura. Okej, okay, trałka. Podaj do Linettiego. Okej, okay. No! Okej. Arayuri, ok, bardzo to ładnie ktoś wyciągnął. Woluju, dobra, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale się nie poddajemy. Musimy tu jak najlepszy wynik utrzymać. Czym lepszy wynik, tym lepszy wynik. Czym mniejsza przegrana, tym lepszy wynik w drugim meczu rewanżowym pomiędzy Lechem a Sarajewem. Tak obstawiam. Dobra. Lechici ładnie. Na drugą stronę. Bardzo ładnie. Pawłowski. Boże. Dobra. A Piqué trochę spanikował. Co? Obił mnie jeszcze? What the fuck? Nie ubił mnie! Okłamujecie! Co za gunwo? Ja cię kręcę. Nie, dojdź do Iniesty. Dojdź do Iniesty, bo Iniesta ma strzały zabójcy. Tak jak i Xavi. Miał niestety już. Ale pomijamy. Wchodzą... No w... Po... Dobra, wybita, najważniejsza. Najważniejsza, że wybita. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, no, faul. Spoko. Dobra, tylko nie dopuścić do żadnej groźnej sytuacji. Nie zauważył. No, decyduj się, Rakitic. What the fuck? Lepiej dla nas, wiadomo, ale co on zrobił, to ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia równie, co on chciał zrobić, bo to jest kluczowe. Okej. Fajnie. Tutaj Kownaś chciałeś porobić ich, ale pamiętajmy, że to jest Barcelona. Dobra. Linetti, Boże, Alba. Jakie tempo mają w Barcelonie, a jakie mają u nas? No to klepką, tylko i wyłącznie klepką, a ja klepką nie potrafię grać. I to jest mój problem. To jest mój problem. To fajnie by było tak pograć troszkę meczy i się pouczyć grać piłką, bo ja naprawdę piłką nie potrafię grać w FIFA. Co no, jest dosyć ważne. Okej, okay, dobra. Klepka gaming. Fuck. Jest 1-0, więc jakoś tam się niby trzymamy. Idź, wręcić. Dobra. Ale na... Nie, no oczywiście, Messi. Nie, Alba. Alba tu aż wszedł. Woluju. Okej, okay, no idźcie teraz troszkę do przodu, możecie podejść. Teraz wam pozwalam. Okej. Okay. No nie, do walki z Neymarem. Boże, ludzie, wy macie tempo max 70. O ile w ogóle macie? 60 byście mieli, to by było gitara. A no w Barcelonie mają tempo rzędu nawet 90 pewno co niektórzy, więc no... Dobra. Linetti. Do dołu. Do Kownasia. Kownaś do Lovrencicia. Lovrencic do środkowuje. Gol! Bardzo pięknie!
Bardzo pięknie, Klepa Gaming. Klepa Gaming, nie ma bata. Ale Kownaś tutaj ładne podanie, Lovrenci dośrodkowanie i jest Ubi Parip, tak? Nie, Sadajew, sorry. Ubi Parip przecież chyba na ławce siedzi. Mniejsza, mniejsza, naprawdę mniejsza, ale ważne, że gol. Dobra, wracamy, teraz już wracamy. Może nie super, do zwykłego. Spróbujmy do zwykłego, próbujmy troszkę wyżej grać. Mimo wszystko, okej. Okej, dobra. Ajajajajaj, jakby chociaż tak pod nogi dostał, nie pod, a w nogi, to może by coś tam jeszcze ugrał Kownaś, ale nie no, dostał troszkę przed siebie, a z takim tempem nie ma co marzyć, nie ma co marzyć. Dobra, Kędziora, dojdźcie do Messiego, bardzo dobrze, bardzo ładnie zablokowany Messi. Ty się tam Messi, no mnie denerwuj. Okej, bardzo ładnie, znowu. Bardzo pięknie, tyle że rożny. Piqué tam trzeba pokryć. Ustawia się na kontrę. Z nadzieją, że takowa wyjdzie. Dobra, nie ma strzału. Okej, Alves strzelał. Dobra, do lewej zagramy. Okej, Pawłowski do Trałki. Trałka tutaj podaje, wysuwa. No, nie w tą stronę. Jakby do środka zagrał, a nie do zewnątrz, to jeszcze by coś z tego było. Dobra, Trałka przejął. O ile nie Arajuri po drodze, nie zauważyłem dokładnie. Nie no, takich piłek nie zagramy. Nie gramy takich piłek z... kurde, z Katalończykami, no. To nie ten poziom, panowie. Pamiętajmy o tym. Dobra, bardzo ładnie przerzucony Messi. I to dosłownie przerzucony. Dobra. Kamiński do Buricia, Buric do Arajuriego. Ten ślizgiem próbuje. Fuck. Jak go wykorzystają? Neymar Junior. Doliczony czas pierwszej połowy. I pokaż Messi, na co cię stać. Ale tylko jeden raz, jak coś. O Boże, co wyciągnął tą piłkę Buric? Nie mam pytań. Nie mam pytań, co piłkę wyciągnął, nie? Dobra. Rakitic, okej. Ja pierdykam, nie? Znów mecz. Sadajew. Podaje do Kownasia. Kownaś stoi i czeka, co. Myśli, co zrobić. Dobra. Sadajew dostał piłkę. Sadajew dostał piłkę. Sadajew chciał uderzyć bombę z daleka, bo Sadajew. No. Mógłby być do tego zdolny. Ale no niestety nam nie udało się. Tutaj pilnować, pilnować, pilnować. Neymara. Dobra, dobra. Easy. Nie uciekać, nie uciekać, uciek. Nie, w tą stronę. O, bardzo dobra, Buric. Dobra, podanie. A, okej, nie było pytań. Nie mam pytań. Rakiticia. Do Żniocha. Nie, podanie przed pole karne. Do kogo, jak do kogo? Ale nie, do Iniesty, okej, opanowana kolejna akcja. Boże, jak gorąco pod naszą bramką, to nie mam pytań, nie? Kownaś? No, dobra. Ważne, że piłka troszkę do przodu bardziej przeszła. I nie było aż tak gorąco pod naszą bramką. Dobra. Dobra. Nie, gdzie koło? Pawłowski, co ty tu kombinujesz? Dobra. Idź Messi, Messi. Nie. Boże, Buric. Niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi za te obrony, nie? A tak, kiwaj się przed Albą.
Ale bardzo ładne przejęcie. Bardzo ładne przejęcie. Kownaś, kownaś, kownaś. Masz piłkę. No, miałeś piłkę. Ja pierdykam, ja pierdykam. Emotion normalnie nad emotion. Nawet remis jest dla mnie naprawdę dobry, biorąc pod uwagę to, jak Barcelona mnie jedzie, nie? Dobra, udało się. Buric, wybijaj to. Xavi, Rakitic, okej. Okay. Xavi wszedł, okej, okay, okej. Okay. My zaraz sobie też pierdychniemy jakąś zmianę. Do Messiego, do Messiego, do Messiego. Trałka. O, co tu za wycofanie było? Alves, Xavi. Busquets, Busquets. Ty potrafisz uderzyć czasami, dobra. Kownac. Kogo my tu mamy? No mamy napastnika jakiegoś, nie mamy, dobra. Formela, Lovrentic, nie. Wpuścimy ofensywnego Hamalainena za Traukę. Joveticza za Linettiego. Formację sobie zmienimy na tą samą, tyle że z dwoma. Czekajcie, 4-4-2, ale nie w ten sposób. To co mieliśmy przed chwilą, tyle że z dwoma atakującymi. Wait a moment. Wait a moment. Nie ma tej 4-4-2, tej mojej takiej, tak to nazwijmy. Nie, to będzie zły pomysł. To samo, tylko żeby oni byli obrońcy bardziej z przodu. Nie widzę żadnej takiej. Albo ja jestem ślepy. No dobra, w każdym bądź razie damy 4-4-2. Nie takie. Nie takie. Nie takie. No dobra, takie o niech będą oni na równi chociaż. I za Lovrentić PP. Dobra, tu o. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Mamy dwie zmiany. Jeszcze obrońcę bym wprowadził. Sisej. Kędziora. Środkowego chyba. Kadar. Niech wejdzie Kadar za Kamińskiego. Okej. Okay. Dobra, takie zmiany. Takie zmiany, takie zmiany. Buric do Hamalainena. A ten ładnie wygrywa pojedynek. Co prawda za bardzo nikt go nie atakował, ale mimo wszystko wygrał. Miał jakąś tam... Czuł oddech, mógł już czuć oddech na rywala na swoich plecach, ale mimo wszystko zachował zimną krew. O, fuks. Suarez, Suarez. Hamalainen znowu jest czysty. Tym razem średnio wygrywa ten pojedynek. Ale tutaj gdyby nie przeszkodził nam jeden z naszych zawodników, to ta akcja miałaby sens bytu, ale tak niestety średnio on tutaj był. Kumpia muszka jakaś lata. Dobra. Dobra, atakujmy, 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 atakujmy. Buric, cały mecz grałeś pięknie. Sprycz idealnie i co teraz? Aż mi pad wibrzy. No, no w nogi, no w nogi, no było no. Zamiast w piłkę to w nogi. Aż się ujupcyłeś w tym błocie całym. Holy shit, Messi, Messi, Messi. Tak, środek bramki. Na łatwiznę, bo po co? Po co po rogu? To tylko Lech Poznań. Co się będę przemęczał, nie? Dobra. Uciekaj tam na prawej pomocy. Tutaj jakby uciekał mocniej, mocniej, mocniej i jeszcze raz mocniej. No za słabo tam uciekał, no. Dobra, nasza piłka. Szybki atak. Boże, Kędziora. Dobra. No nie, nie, nie ma nikogo. O, fuks.
Tylko i wyłącznie Sparon nas uratował. Okej. Okay. Idźcie wszyscy do ataku. Wszyscy do ataku. Wszyscy. Z presją. Nie pułapka. Pressing. No, w dół nie chce mi działać strzałka. Fuck, nie ustawię wysokiego pressingu. Fuck, holy shit. Dobra. Idź. Idź, Kownaś. Kownaś. W dupę jeża. W dupę jeża, dobra. Trudno. Kędziora. Podajesz do środka. Arayuri. Próbujemy drugą stroną. Douglas. Bardzo ładnie do Pawłowskiego. O, dobra, Rożny. Pamiętajmy, że oni mają wysokiego w pizdziet. Pikę. Okej, dobra. A my mamy tutaj też ładnie kilku wysokich i to nam się na pewno przydaje. Sadajew na przykład. A jak nie wysokich, to masywnych, którzy potrafią się przepchać. 5 minut do końca meczu. Dobra. A, la, la, la. Dobra. Do Kownasia. Kownaś. Nie może tego zdobyć. W dupę jeża. W dupę. Dobra, nie, no nie ma szans, ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak ładnie się utrzymałem. Przy nie tyle prowadzeniu i tak dalej, ale ogólnie, jeśli chodzi o grę, jeśli ktoś oglądał moją serię z Futa, to wie, że mistrzem w FIFA nie jestem. A ten mecz wydaje mi się, że i tak w miarę mi wyszedł, biorąc pod uwagę różnice poziomów, to, że moi, tak jak teraz nawet widzicie, nie mają w ogóle szans na sprinty. Wydaje mi się, że mimo wszystko było ok, no ale próbujmy jeszcze, nie poddawajmy się, walczmy do końca. No właśnie, ambicja, to jest to, co jest potrzebne wszystkim sportowcom w każdej dyscyplinie. A tego na pewno dzisiaj Lechito nie zabrakło. 2-1, bardzo ładny wynik. Moim zdaniem naprawdę bardzo ładny, bardzo zasłużony przede wszystkim. Pamiętajmy, że graliśmy Lech Poznań kontra FC Barcelona na klasie światowej, czy na legendarnym, na najwyższym. Legendarny chyba jest najwyższy. Więc mimo wszystko naprawdę wydaje mi się, że meczek był całkiem ok. Trzymam kciuki za Lecha w drugim meczu eliminacyjnym drugiej kolejki i mam nadzieję, że Lechowi uda się w końcu po tylu latach jako jednemu z wielu klubów, no niewielu w sumie klubów, bo niewiele naszych klubów w Lidze Mistrzów grało, ale w końcu jakaś polska drużyna w fazie grupowej będzie w końcu mogła zaistnieć, więc mam nadzieję, że będzie to Lech w końcu w tym sezonie. Trzymam za to kciuki, a z wami się żegnam, więc trzymajcie się, do kolejnego odcineczka, na razie, no i